Chłopcze! Chłopcze! Gdzie jesteś? Szybko, ojcze! Mateusie! On zwalnia! Czekaj na mnie, chłopcze! Ojcze, to co? Mateusie! Atreusie! Nie wiedziałem, że jest czyjś. Nie jest. To mój przyjaciel. Chłopiec wykonywał moje polecenia. Więc mi pomóż. Przytrzymaj tutaj. Przytrzymaj, wykrwawia się. To już ostatni w tym świecie, a wy do niego... Byliście głodni? Ćwiczyłem strzelanie. Ćwiczyłeś strzelanie? Jest mi bardzo przykro. Przyciskaj dalej. To moja wina. Powinnam była uważać. Czy on umrze? Nie pozwolę na to. Słuchaj, strzała przecięła mu tętnicę. Znajdź oba końce i przytrzymaj mocno. Zacznij od lewej strony. Złap i przytrzymaj. Teraz prawa strona. Trzymaj mocno. Dobrze. Teraz je ściągnij i złóż razem. Suna. Fuck. Jesteś wiedźmą. Nie dokończę tu leczenia. Mój dom jest za tymi drzewami. Zaniesiesz go? On nie może umrzeć. Dobrze. Na razie nieco się uspokoił. Greida. Tędy. Ten łuk jest dla ciebie trochę za duży, co? Zrobiła go dla mnie mama. Mówiła, że do niego dorosnę. Nigdy cię nie widziałam w tych lasach. Mama pewnie za tobą tęskni. Ona... nie żyje. Niesiemy jej prochy na najwyższą z gór. Prochy? Tego chciała. Chłopcze! Ja... bardzo mi przykro. Dotarliśmy. Mieszkasz w drzewie? Nie wy, tylko pod. Hemile! Spójrz! Jest przyjazny? Chłopcze. Przysięgam, że nic mu nie grozi. Nic mi nie zrobi. Szybko. W tym miejscu.
Trzymaj go. Mieszkasz sama? Tak jest lepiej. Tak, mój ojciec też nie lubi ludzi. Chłopcze. Ale to prawda. Przytrzymaj go, zanim zrobi sobie krzywdę. Dobrze. Spokojnie. Odpocznij. Potrzebuję dwóch rzeczy. Za domem rośnie czerwony korzeń. Przyniesiesz mi garść? Co jeszcze? Ja... wiem, że jesteś Bogiem. Nie z tego świata, ale jestem tego pewna. On nie wie, prawda? O twojej naturze i o swojej. To nie twoja sprawa! Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi, zaufaj mi. Wiem. Gdy cię znajdą, a zrobią to, skomplikują ci życie. Chłopiec zażąda prawdy. To będzie mój problem. Cokolwiek skrywasz, nie możesz go chronić po wieczność. Ale masz rację. To nie moja sprawa. Potrzebuję też rzeżuchy. Możesz? Rośnie w ogrodzie, ma białe płatki. Wystarczy pęk. Dobrze. Rzeżucha. Rzeżucha. Dobrze. Masz czerwony korzeń? Chłopiec go szuka. Może przydałaby mu się pomoc. Proszę, bez obu składników maść nie zadziała. Tym. Upuściłem go? Kiedy goniłeś dzika. Co się ze mną dzieje? Gdybym zgubił go... Zgubiłeś go. Będę go teraz lepiej pilnował. Dokładnie tego potrzebuję. Czyli przeżyję? Tak. Więc wyruszamy. Chwila. Chcę wam podziękować. Chcesz spokoju? Ten znak ukryje was przed... tymi, którzy będą chcieli wam przeszkodzić. Luina...
Luina. Emily! Pod domem znajduje się przejście, którym bezpiecznie wyjdziecie z lasu. Idźcie ścieżką w dół, a potem w stronę światła. Spotkamy się jeszcze? Jeśli będziecie tego chcieli. A teraz ruszajcie. Chodź, chłopcze. To podziemne przejście powinno was skierować w stronę góry. Skorzystajcie z łodzi. Czekaj. Weź to. Ułatwi ci to odnajdywanie drogi i podróżowanie po świecie. Zawsze poprowadzi cię do celu.